Dzisiaj w pierwszym czytaniu święty Paweł porusza kwestię chciwości oraz przeciwieństwa tej chciwości, takiej pobożności w połączeniu z takim ubóstwem, czyli wdzięcznością za to, co się ma. I Paweł podaje też kilka takich cech, które pomagają, są takim remedium na chciwość. Mówi, pisze dokładnie, człowiecze Boże, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Myślę, że takim wzorem tych postaw jest sam Chrystus, który głosi Ewangelię o Królestwie, naucza i jest z nim też kilka kobiet, które udzielają mu ze swego mienia i usługują mu. Nie jest chciwy. Nie mówi w ten sposób, udzielę wam jakiejś łaski, uczynię dla was jakiś cud, ale wcześniej za to udzielcie mi takiej i takiej kwoty, bądźcie mi wierni, czy właśnie w jakiś sposób ogranicza czyjąś wolność za to, że on uczyni jakiś cud, ci mają za nim podążać i być dla niego też taką opieką. Nie. Jezus wędruje przez miasta i wsie, naucza, głosi Ewangelię o Królestwie Bożym, a w konsekwencji tego jest oczywiście z nim 12 apostołów oraz kilka kobiet, które w ramach wdzięczności usługują i łożą, można tak powiedzieć, na jego posługę. Jeżeli tak to jest ustawione, to okej. Jeżeli ktoś chciałby się przede wszystkim w takich bożych sprawach wzbogacić, no to święty Paweł o tym dzisiaj mówi, żeby poprzestawać na tym, co się ma i zadowolić się właśnie tymi sprawami. Ci, którzy chcą się bogacić, pisze Paweł, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. Paweł też mówi o tym, że chciwość jest korzeniem też wszelkiego zła. Dokładnie korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Myślę, że te czytania w prosty, przystępny sposób pokazują nam, do czego mamy dążyć, do jakiej postawy i czego mamy się wystrzegać. Więc kiedy dzisiaj modlimy się do Ducha Świętego, zaraz was poproszę o tę modlitwę, to pomyśl o tym, co jest w twoim sercu. Jaki duch tobą rządzi? Duch Chrystusa, duch ubóstwa, duch wdzięczności, duch pobożności, czy może duch łakomstwa, chciwości? Zastanów się, ile jest tego, ile jest tego. I poproś Ducha Świętego, aby wypełniał wszelkie twoje braki, pustki, ustawiał te rzeczy związane z pobożnością, pożądliwością. Zastanów się nad tym, jaki duch tobą rządzi, jakiemu duchowi się poddajesz. Świętemu, czy temu związanemu z pożądliwością? To jest taka główna myśl. Przyjdź Duchu Święty, ogarnij nas, przemień nas coraz bardziej w twoje myślenie, abyśmy nie uciekali za tym, co jest pożądliwe, co popędza nas w taką chciwość, ale ucz nas życia w pobożności i w tych cnotach związanych ze sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Po prostu przemieniaj nas na wzór Jezusa, bo On właśnie nie był chciwy, był pełen miłości, łagodności, wytrwałości. Przyjdź Duchu Święty, umacniaj nas w tym postanowieniu, by być człowiekiem pobożnym i wdzięcznym, a nie chciwym i łakomym. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. Amen. Dzisiaj aktem strzelistym niech będzie refren psalmu. Pięknie się komponuje w te myśli, które wam teraz przedstawiłem. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. A więc nie ci, którzy
są przywiązani do dóbr ziemskich, materialnych, ale ci, którzy mają przede wszystkim wolność, wolne serce, ubodzy duchem, poddani Bogu, pobożni. A to nie będzie akt strzelisty, a w komentarzu zapraszam was, abyście dzisiaj napisali taką prośbę do Ducha Świętego, aby was kierował. Kierował was w pobożności. Niech to będą krótkie takie modlitwy, które ukierunkowują nasze ja. Że chcę służyć. Chcę patrzeć z wdzięcznością. Chcę, Duchu Święty, patrzeć coraz bardziej z pobożnością. Chroń mnie od łakomstwa, chroń mnie od chciwości. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Dobrego, błogosławionego dnia. Trzymajmy się Jezusa i do zobaczenia w naszych kolejnych rozważaniach z Panem Bogiem.